Dzień dobry, dzisiaj mamy 24 lutego, poniedziałek, godzina 11, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii falowej. Dzisiaj mnóstwo dzieje się na rynku, stąd od razu zaczynamy dzisiejszy webinar i zwłaszcza ze względu na to, jakie wydarzenia, czy jakimi wydarzeniami podyktowany jest ten silny risk off, warto odsłuchać również drugie nagranie. Ja tylko w skrócie powiem tyle w bieżącej odsłonie webinaru, że mamy do czynienia z tym, co oczywiście prognozowali wirusolodzy na świecie, a mianowicie z wybuchem epidemii koronawirusa w kolejnych krajach, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z pandemią. Poza Chinami, w której oczywiście wirus funkcjonuje, nie wiemy jeszcze na jak dużą skalę, bo mamy pytanie, czy dane, które są przedstawione przez Chińską Republikę Ludową są właściwe, czy też nie, ale wiemy, że do tej pory centrum epidemii było jedno. Natomiast w przeciągu ostatnich 4-5 dni epidemia wybuchła w Korei Południowej, epidemia wybuchła we Włoszech i z bardzo dużą dozą przekonania można powiedzieć, że epidemia wybuchła w Iranie, niezależnie od tego, jak fałszywe dane Iran przekazuje. Prawdopodobnie epidemia na dniach wybuchnie w Japonii i prawdopodobnie owa epidemia mogła wybuchnąć w Izraelu, natomiast tu też nie mamy potwierdzonych danych. Tym samym risk off, który Państwo widzą, który skutkuje silnymi spadkami aktywów ryzykownych, który skutkuje wzrostem wartości aktywów bezpiecznych, tak zwanych bezpiecznych przystani, w bezpośredni sposób wpływa również na spadki na naszym rynku. Jeśli chodzi o szeroki indeks WIG, to atakuje on dolne ramię tego niebieskiego trójkąta, które było ostatnią częścią kombinacji tworzącą falę B w korekcie spadkowej ABC i najprawdopodobniej dzisiaj to ramię zostanie przełamane. Co jest ciekawe, dzisiejsza skala paniki związana z risk offem jest inna od często takich wydarzeń powodujących szok na rynku, gdy bardzo często po silnych lukach bez najczęściej rynek na początku dnia lekko poprawia dołki, potem odreagowuje, domyka luki, czasami idzie w bok. Natomiast dzisiaj widzimy, że po otwarciu rynku luka została poprawiona i spadki się rozkręcają. Rynek czy sesja londyńska już trwa na dobre 2-3 godziny i widzimy cały czas tendencję spadkową. Stąd z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że otwarcie sesji nowojorskiej również przebiegnie negatywnie i te spadki się nasilą. Stąd najprawdopodobniej dojdzie do przełamania dolnego ramienia trójkąta i to będzie potwierdzenie sygnału sprzedaży bądź też taki konserwatywny sygnał sprzedaży. Indeks WIG najprawdopodobniej powinien zmierzać kolejnych 3000 punktów niżej, choć najbardziej te prawdopodobne scenariusze wypadają mniej więcej 8000 punktów niżej, 8-10 tysięcy punktów niżej w rejonie tego skupiska proporcji falowych czy zniesień Fibonacciego, choć w scenariuszach negatywnych nawet 38 tysięcy punktów na horyzoncie. Ze względu na to, że mamy symultaniczny ruch na wielu aktywach na rynku jednocześnie, ja postanowiłem dokonać jednej takiej dość znaczącej zmiany w portfelu. Do tej pory 50% środków rekomendowałem Państwu, aby inwestować w ETF-a Beta 20ST, czyli ETF-a, który odzwierciedla nam pozycję krótką w WIG20. Pozostałe 50 środków w wybranych przeze mnie spółkach. Tym samym można było założyć, że udawałoby się uzyskać portfel w miarę neutralny. Natomiast po dzisiejszej sesji widzę, że nawet te walory, które z mojego punktu widzenia są najciekawsze na rynku, są bardzo mocno przeceniane i mamy ewidentnie sygnał spadkowy. Zdecydowałem się na trochę agresywniejszy ruch. 75% środków rekomenduję obecnie zainwestować w tego ETF, a tylko 25% środków w najlepsze, takie najbardziej spekulacyjne układy na rynku i na sporej ilości walorów będziemy realizować zyski, czy w przypadku niektórych walorów będziemy z nich po prostu uciekać. Oczywiście sytuacja na WIG20 jest jeszcze bardziej napięta, bo WIG20 już przełamał to dolne ograniczenie, no i powinien kolejnych przynajmniej 10% zmierzać w kierunku południowym. No i z tego też względu oczywiście doważamy się w tym ETF-ie.
Według mnie obecnie mamy początek paniki, początek risk off. Oczywiście najprawdopodobniej na dniach gdzieś odbijemy, skorygujemy się. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą epidemię czy samą pandemię, to jeszcze najgorsze informacje przed nami, które oczywiście będą skutkować zmianą sentymentu i będą widoczne w kolejnych spadkach na rynku. Stąd WIG20 ten sygnał sprzedaży już wysłał. No i również oczywiście słabo zachowują się pozostałe indeksy. Co ciekawe, dzisiaj MWIG, przynajmniej w początkowej części sesji giełdowej, był słabszy nawet od WIG20. No i MWIG zmierza do tej strefy wsparcia. Natomiast patrząc, jaka dynamika jest spadków na WIG-u i na WIG20, to się mocno zaczynam zastanawiać, czy ta strefa wsparcia na MWIG-u zostanie obroniona. No i naturalnie oczywiście również SWIG jest przeceniany, mamy symultaniczną przecenę na wielu walorach, natomiast w przypadku SWIG-u i MWIG-u mieliśmy taką sytuację, że indeksy były bardzo mocno wykupione w strefie 80 punktów na RSI, widzieliśmy dywergencję na SWIG-u, no i podobnie mieliśmy na MWIG-u. Tutaj także na wykresie dziennym była dywergencja w takich już skrajnych strefach wykupienia, no i zaczęliśmy te silne ruchy spadkowe, stąd symultaniczne spadki na wszystkich naszych polskich indeksach. Nie ukrywam, że ta przecena, która w piątek już była widoczna na indeksie Nasdaq 100, dzisiaj mamy silne spadki kontraktu terminowego już na indeks Nasdaq 100, silnie ucierpiała część tych walorów ryzykownych, zwłaszcza cały segment semi-indicators na czele z AMD i z Nvidia, silnie był przeceniany Apple czy Microsoft, natomiast dzisiaj ta skala spadków może być jeszcze większa. Jak wygląda natomiast polski segment WIG Games, które tak naprawdę mierząc betą, to jest indeks Nasdaq 100 czy indeks FANG i jeszcze dołożone ryzyko, czyli można by powiedzieć, że one są skorelowane z tymi indeksami, ale poziom ryzyka jest jeszcze większy, czyli beta jest jeszcze większa. No i w przypadku indeksu WIG Games po wybiciu się z tej konsolidacji z formacji trójkąta mamy 5 fal wzrostowych, gdzie fala piąta jest wydłużona w stosunku do fali pierwszej, ukształtowała klina i z tego klina wybiliśmy się dołem. Oczywiście była duża dywergencja, no i jest to potwierdzenie sygnału sprzedaży dla tego sektora, no i wydaje mi się, że sektor gamingowy w najbliższych dniach mocno będzie cierpiał. W przypadku wprawdzie CD Projektu ta skala spadków jest jeszcze najmniejsza, bo to jest spółka też o najbardziej ugruntowanej w pozycji w przypadku całego sektora gamingowego, więc skala przeceny jest na razie niewielka, natomiast też mamy 5 fal wzrostowych i jeżeli wejdziemy poniżej 310, to ten sygnał sprzedaży powinien się nasilić. Natomiast sygnały sprzedaży są zwłaszcza widoczne na Playway i na Ten Square Games. W przypadku Playwaya jest ustanowione nowe maksimum, skrajne poziomy RSI, no i wygląda na to, że cała ta hossa na Playwayu powinna zostać oddana, biorąc pod uwagę oczywiście teorię falową, ale najgorzej sytuacja wygląda na Ten Square Games, gdzie zbudowaliśmy wydłużoną falę piątą, zdecydowanie wybiliśmy się powyżej górnego ograniczenia tego rozszerzającego się klina. Dodatkowo fala piąta zbudowała klina kończącego, ogromna dywergencja. Dzisiaj silne spadki, natomiast te spadki to może być dopiero początek przeceny, bo teoria falowa wskazuje na to, że ten Square Games powinien zmierzać do okolic 150 czy nawet 140 zł. Jest to spadek rzędu 50%. Oczywiście z wiadomych względów żadnej z tych spółek nie mam w portfelu. Przechodząc już do następnego segmentu, oczywiście władza nie popuszcza, no i kolejne niezbyt pozytywny news flow związany ze spółkami energetycznymi skutkuje ich dalszą przeceną. Znacząco wybiliśmy się z formacji klinów, no i to jest też sugestia, że być może to nie są formacje klina, bo jeżeli wybicie jest z nich tak dynamiczne, to często może być to oznaka czegoś innego. Dlatego, tak jak mówiłem Państwu już kilka tygodni temu, do spółek z tego segmentu dopiero powrócę wtedy, gdy zobaczę, że korekta spadkowa na WIG-u będzie się finalizować, czyli dopiero jeśli zobaczę, że WIG dojdzie do któregoś z poziomów i zacznie reagować pozytywnie, wtedy mocno się zastanowię, czy nie wrócić do energetyki, bo z całej energetyki szybko udało nam się uciec. W przypadku niektórych spółek, takich jak
Enea Energa czy Tauron z zyskiem w przypadku PGE, minimalnie ze stratą, natomiast ta ucieczka gdzieś w tych rejonie 8 zł była właściwa, bo walor kolejne 2,5 zł, 30% z tych poziomów zanurkował. No i na razie nie ciężko doszukać się jakichś pozytywów w związku z tym sektorem. Teoretycznie Tauron wygląda ciekawie, bo ma sporą dywergencję i są dość istotne poziomy do odreagowania, natomiast niewykluczone, że też mocno wybije się z tych poziomów i dopiero 10% niżej, może 15% niżej zacznie zawracać. Widzieliśmy piękne wybicie na Polenerdze. Wybiliśmy się górą z formacji trójkąta i zatrzymaliśmy się na przedłużeniu górnego ramienia takiego ówczesnego trójkąta. Tak naprawdę można tutaj dość dobrze też wyznaczyć pewnie linię trendu spadkowego i myślę, że ona była dodatkowym powodem, dla którego wzrosty się zatrzymały. Natomiast na razie z wykresu godzinowego ta sekwencja zaczyna wyglądać impulsowo. Zejdźmy jeszcze sobie na wykres 5-minutowy. Absolutnie tu nic nie widać, ale mamy na razie 1, 2, 3, więc jeżeli jakaś konsolidacja nastąpi i poprawienie dołków, będzie z tego impuls. Dodatkowo 5 fal wzrostowych. Zatrzymujemy się na kolejnym oporze, a patrząc na to, co dzieje się na rynku, może być tak, że Polenerga wcale nie musi dalej rosnąć. Tym bardziej, że Polenergę wspierał rekordowo silny wiatr, który został zanotowany w miesiącu lutym. On oczywiście skutkował zdecydowanym wzrostem produkcji energii elektrycznej. Można by tak powiedzieć, że za darmo, tak? Bo po prostu niespotykane warunki atmosferyczne skutkowały wzrostem produktywności, tym samym wyższą marżą. Natomiast jesteśmy po wybiciu z trójkąta, wracaliśmy do Polenergii po około 26 zł, czyli jesteśmy 4 zł wyżej, to jest niecałe 20% wyżej. Ze względu na sytuację, która jest na rynku, ja postanowiłem na chwilę obecną zrealizować zysk na Polenerdze i usuwam spółkę z portfela. Jest ryzyko powstania impulsu, jest ryzyko zatrzymania się na tych oporach. Oczywiście konserwatywnie można jeszcze kilka dni poczekać, natomiast ja z Państwem raz w tygodniu. No jeśli poprawimy dzisiaj choćby lokalne minimum, czyli 29,20, no to będziemy mieć pełen impuls spadkowy. To już będzie definitywny sygnał do ucieczki. Ja z Polenergii rezygnuję. Jeśli chodzi o chemię, mieliśmy w portfelu azoty z grą na odreagowanie, natomiast tego odreagowania absolutnie nie ma. Skala spadków jest już za duża. Jest takie ryzyko, że mamy bardzo dynamiczną korektę A, B i budujemy teraz 1, 2, 3, 4, 5. To oznacza, że możemy tąpnąć w stronę 15 zł. Zanegowany został układ wzrostowy i wycinamy azoty z portfela. Zostają paliwa, pomimo też dość silnych spadków na paliwach, natomiast układy techniczne na tych walorach są ciekawe. W dodatku one są, sytuacja techniczna czy na Orlenie, czy na Lotosie w dużym stopniu jest związana z różnicą w cenach ropy naftowej Ural, czyli tej ciężkiej rosyjskiej, a ropy Brent, czyli tego standardu europejskiego. Ciekawy układ techniczny i wydaje mi się, że zarówno PKN Orlen, jak i Lotos to są spółki, które można jeszcze trzymać w portfelu. Nawet jeśli przebijemy lokalne minimum, to będziemy mieć korektę płaską typu A, B, C i wtedy byśmy mieli układ 1, 2, 3, 4 z klinem kończącym, to też dobrze wygląda, więc zarówno jedną spółkę, jak i drugą zostawiam w portfelu, pomimo tego, że przewiduję, że możemy mieć gdzieś pogłębienie spadków, bo właśnie w alternatywnym scenariuszu to jest klin kończący w ramach fali C w korekcie regularnej płaskiej ABC, więc i Lotos, i PKN zostaje w portfelu, pomimo tego, że spodziewam się ewentualnie kontynuacji tego ruchu spadkowego. Jeśli chodzi o sektor bankowy, dopóki NBP nie zdecyduje się, a dokładnie dopóki RPP nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych, to może być on w niełasce, a patrząc po kalendarzu politycznym, czyli po wyborach prezydenckich, najbliższe spotkanie wypada w czerwcu i jest to dość realne, że w czerwcu bądź lipcu RPP może zdecydować się o podwyżce stóp procentowych, zwłaszcza jeśli ta inflacja w kolejnych miesiącach będzie negatywnie zaskakiwać, w sensie jej wzrostem. Wtedy RPP będzie zmuszony do podniesienia stóp, a nie zrobi tego, póki prezydentem będzie Andrzej Duda. Więc być może taka korelacja
pewnych wydarzeń, czyli dalszy wzrost inflacji, Duda przegrywa wybory i wtedy RPP może działać bardziej niezależnie, może podnieść stopę. To byłby silny bet na banki. Nie ukrywam, że na taki scenariusz będę chciał grać w kolejnych miesiącach roku, czyli najpierw kilka tygodni musimy jeszcze dać bankom, żeby poprawiły swoje minima, a potem silna ekspozycja na banki. Być może jeszcze przed wyborami, być może dopiero po wyborach prezydenckich, nad tym się jeszcze zastanowię, wszystko będzie zależało od układu technicznego. Natomiast to jest sektor, który powinien zdecydowanie najlepiej performować w niedługim czasie, jeśli w końcu RPP zmieni swoje zdanie. Jeśli chodzi o PKO Bank Polski, widzieli Państwo silne wzrosty na super wyniki banku, no i znowu cały wzrost został oddany, minima poprawione, najpewniej kształtujemy takiego oto klina kończącego, no i do PKO BP po 31,50 bardzo chętnie bym się podłączył, czy otworzył pozycję długą. Czekam na poprawienie minimów na banku PKO SA, mamy w tym momencie otwartą krótką pozycję w atrakcjach dnia na PKO SA, no i wydaje mi się, że te 90 zł to są poziomy, gdzie bank powinien się zameldować. Będzie to ogromna dywergencja i świetna okazja do kupna. No a ten scenariusz fundamentalny także nam się gdzieś, przepraszam, wyłania na horyzoncie i to może być ciekawa opcja do zagrania. Również Alior może być taką opcją, bo obecnie sfinalizowaliśmy trójkąta, wybiliśmy się z dołem z tej formacji, no i jesteśmy bliscy do zakończenia tej przeceny na Aliorze. Być może nawet dzisiaj tą przecenę kończymy, ale ze względu na to, że cały sektor jest pod presją, ja również nie wsiadam jeszcze do Aliora i poczekam. Być może zejdziemy na 24-23 zł, natomiast ewidentnie zbliżając się do połowy roku będę rozpoczynał doważanie się w bankach i będę chciał mieć ten sektor przeważony. W tym momencie jestem absolutnie niedoważony. No i to jest też taki dobry zaczyn do tego, aby rozpoczęła się hossa na naszym rynku, bo mówi się o tym, że bez banków nie mamy hossy na GPW. No i jak Państwo sobie poskładają te informacje razem, czyli rosnąca inflacja, ewentualnie Duda przegrywa wybory. Mówię o tym nie ze względu na jakiekolwiek sympatie polityczne, tylko takie, że Rada Polityki Pieniężnej jest mocno zależna od partii rządzącej, a ewentualna porażka Dudy w wyborach prezydenckich skutkowałaby najpewniej jakimiś wcześniejszymi wyborami. Obóz rządzący zdecydowanie straciłby poparcie i takie podmioty, które powinny być niezależne jak Rada Polityki Pieniężnej, mogą się usamodzielnić, mogą zacząć skupiać się na tym, na czym powinny, a nie na wysokości oprocentowań kredytów hipotecznych dla ludności, więc to byłby taki dobry zaczyn do tego, aby w połowie roku banki mogły zacząć rosnąć, jeśli RPP by zmieniło tą politykę, czy chociaż zasygnalizowało taką możliwość, no i to byłby te prawdopodobnie koniec tej korekty rozpoczętej w styczniu 2018 roku, zarówno na bankach, jak i na WIG-u. No i taki scenariusz mi gdzieś ładnie i fundamentalnie i technicznie ze sobą współgra i na to będę czekał. Ze względu oczywiście na wyprzedaż na rynku zdecydowałem się również zamknąć pozycję w banku handlowym, pomimo tego, że na razie jest w porządku i mamy impuls wzrostowy, to jednak uważam, że możemy się dość głęboko cofnąć, około 10% na handlowym, więc może to będzie miejsce do ciekawszego czy atrakcyjniejszego otwarcia pozycji. Na razie realizujemy ten zysk, który jest na handlowym i prawdopodobnie powrócę do handlowego. No i to będą moje cztery prawdopodobnie jakby główne banki w portfelu, czyli handlowy, Alior, PKO SA i PKO BP. W tych czterech bankach będę chciał otworzyć długie pozycje, ale dopiero gdzieś bliżej połowy roku. Kolejny sektor, telekomy, które zaczęły realizować tą korektę, którą Państwu przedstawiałem. No i w przypadku Play'a i Orange'a czekam na zrealizowanie tej korekty spadkowej. W przypadku Orange'a mamy w przypadku Play'a, przepraszam, mamy prawdopodobnie ukształtowaną falę A, falę B. No i czekam gdzieś na zejście w okolice 32, może 30-50. No i w tej strefie chętnie bym otworzył pozycję długą w akcjach Play'a z perspektywą ustanowienia kolejnych rekordów, no i podobny scenariusz na Orange. Najprawdopodobniej kształtujemy korektę ABC. Po 6,30 z chęcią kupię Orange z perspektywą wzrostu w stronę 10 bądź nawet 13 zł. No jedyna spółka, która z tego segmentu zostaje w portfelu, to cyfrowy Polsat.
Chociaż mam tutaj możliwość, czy dopuszczam taką możliwość, że Cyfrowy Polsat tą konsolidację może przyciągać w czasie, natomiast warto już mieć tą spółkę w portfelu. Perspektywa wzrostu w 38 czy nawet 40 parę złotych cały czas jest realna. Tyle jeśli chodzi o poszczególne branże, a teraz już przejdziemy do wybranych spółek z głównych indeksów. Jeśli chodzi o WIG20, oczywiście musimy kilka słów powiedzieć o KGHM-ie, który bardzo silnie się przecenia. No i tak naprawdę jeśli chodzi o KGHM, nie mam tutaj nic dobrego do powiedzenia, bo według mnie ta strefa szybciutko zostanie sforsowana na KGHM-ie. Dlaczego? Dlatego, że KGHM praktycznie już dotarł do silnego wsparcia, a miedź dopiero zaczyna się przeceniać. No i jeśli na miedzi pęknie nam linia trendu wzrostowego rysowana od wielu lat, poszczegóły odsyłam do drugiego webinaru, to mamy perspektywę przeceny rzędu 20% surowca, a 20% przecena miedzi to powinna dać co najmniej 20%, jeśli nie więcej spadków cen KGHM-u. No i być może te dolne ramię trójkąta już się zakończyło, bo być może ten trójkąt przebiegał w taki sposób. To jest możliwe. Zobaczymy, jak się zachowamy na tym wsparciu, natomiast wydaje mi się, że ten scenariusz różowy jest mało prawdopodobny. Ja po 70 zł bardzo chętnie KGHM bym kupił, po obecnych cenach nie. PGNiG niestety realizuje ten scenariusz, który Państwu określiłem. Zbudowaliśmy trójkąta na PGNiG-u. Na wykresie godzinowym są dobrze widoczne A, B, C, pewnie D i E. No i zaczynamy kolejny impuls. 1, 2, 3. Zaraz będą ustanowione minima. No i możemy zmierzać na PGNiG-u w stronę 3,11. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda dywergencja na tym walorze. Czy ona w ogóle jest? Nie. Na razie walor jest ekstremalnie, mówiąc brzydko, skopany. Jest najbardziej wyprzedany w historii, nawet mocniej niż w tej tendencji spadkowej. Ja natomiast muszę poczekać na dywergencję. Czyli nie ukrywam, że dobrze mi to wygląda tak, że budujemy teraz pierwszą małą potwalę, potem dwójka, potem trójka, kolejna konsolidacja i to już byłby moment do tego, aby nam powstała dywergencja. I prawdopodobnie byłby to moment do kupna PGNiG-u. Na razie absolutnie nie, ale w takiej strefie 3.11 się mocno nad tym zastanowię, bo to jest strefa, do której PGNiG powinien zmierzać. Spektakularny trend spadkowy, walor się przepołowił z okolic 7,50, nawet więcej, mamy już 60% spadków na tym walorze, jest bardzo mocno wyprzedany, natomiast to jeszcze timingowo nie jest dobry moment na otwarcie pozycji długiej. JSW. Mówiłem Państwu o tym, że załamaliśmy tendencję wzrostową zamiast układu 1-2-1-2 wraz z tym, jak spadki przebiły dno fali B. Zbudowaliśmy układ tylko ABC, no i po tym małym odbiciu usuwałem JSW z portfela. Mamy spadek o 5 kolejnych złotych, czyli 25% JSW niżej. No i tak naprawdę dużo jeszcze spółka może się przecenić. Na większym interwale czasowym już nam powstaje ciekawa dywergencja, natomiast prawdopodobnie możemy gdzieś w stronę tych 13 zł zmierzać. No i do JSW powrócę najprawdopodobniej wtedy, gdy skończymy panikę na rynku, gdy zacznie nam odreagowywać indeks surowcowy, taki globalny, gdy zakończymy korektę na miedzi. Najprawdopodobniej to będzie skutkowało też z końcem układu spadkowego na węglu albo być może chociaż z początkiem wzrostów na węglu, więc ja do JSW wrócę. Uważam, że cały czas, że to jest spółka, która będzie miała ogromny potencjał do wzrostów, natomiast jeszcze nie z obecnych poziomów. Jeśli chodzi o Dino, kolejny walor z WIG-u 20, który prawdopodobnie silnie się będzie przeceniał. 5 fal wzrostowych za nami. Jak przełamiemy 150, to otworzymy sobie bardzo silną drogę do znacznego sell-offu. No i proszę zobaczyć, jak to wygląda na wykresie miesięcznym. No, wręcz książkowo na pięciofalowy układ wzrostowy z wydłużoną falą pierwszą, czyli można powiedzieć, że mamy zbudowaną jedynkę po tym knocie, mamy zbudowaną falę pierwszą, mamy zbudowaną falę drugą, zbudowaliśmy też falę trzecią, czwartą i piątą. Jak przebijemy linię trendu, to możemy nawet tąpnąć o połowę na Dino, więc jest to spółka, która będzie niewątpliwie narażona na silne ryzyko realizacji zysku. Przechodzimy do kolejnego indeksu, no i tym razem MWIG, jak i SWIG, przynajmniej w początkowych częściach dzisiejszej sesji nie wykazywał się tak dużą relatywną siłą jak do tej pory. No i widzimy po pierwsze silne spadki na kruku, no i niestety, ale te spadki na kruku wyglądają, co tu dużo mówić, zniechęcająco. Mamy na razie taki układ, że od szczytu
wygląda to na jakiś wariant ABC. Ten wzrost jest trójfalowy, spadek na razie jest trójfalowy. Sam zacząłem się mocno zastanawiać, co też na tym walorze może się tworzyć. Czy to jakaś kombinacja, czy to być może większa tendencja spadkowa. Niestety, ale od tego lokalnego szczytu mamy pięć fal spadkowych, a tu mamy trójfalowe odreagowanie, które najprawdopodobniej, bo tego nie sprawdzałem wcześniej, ale najprawdopodobniej zatrzymało się na typowych zniesieniach Fibonacciego. Tak też się wydarzyło. I przez to mamy duże ryzyko, że możemy poprawić dołek 151 i się dalej przeceniać. I ze względu na niepewność tego układu, bardziej ze względu na tą sytuację, która dzieje się teraz na rynku, postanowiłem również usunąć kruka z portfela i zobaczyć, co się wydarzy. Jeśli dojdziemy do 180, to ok. To będzie sygnał do długoterminowego kupna i po korekcie prawdopodobnie do kruka wrócimy. Natomiast na razie może być tak, że jak zejdziemy niżej, to może się okazać, że nawet tworzymy sobie drogę do spadków na wielomiesięczne minima. Z tego względu kruk zostaje usunięty. W przypadku medicala cały czas będę czekał na 20 zł, więc medical na watchliście po 20 zł wróci do portfela. W przypadku alumetalu okazuje się, że mniej więcej timingowo dobrze wyszliśmy ze spółki. Mamy zrealizowanych 5 fal wzrostowych, przełamujemy linię trendu wzrostowego i alumetal otwiera sobie drogę do przeceny, aczkolwiek po tych pięciofalowej tendencji wzrostowej, po zrealizowaniu trójfalowej korekty do alumetalu najprawdopodobniej wrócimy. Otwieramy pozycję w CCC, bo CCC zbudował nam pięciofalową tendencję wzrostową, bardzo ładny impuls wzrostowy, trójfalowa korekta. No i wydaje mi się, że to jest moment, gdzie należałoby wrócić do tego waloru, spróbować raz jeszcze otworzyć pozycję długą. Pomimo tego zawirowania na rynku, wydaje mi się, że jest to dobry moment i CCC zastąpi nam właśnie zamykanego kruka. Oczywiście, jeśli przebijemy minimum, będzie wtedy do cięcia. Famur. W przypadku famuru niestety doszło do przełamania dna, a tym samym układ wzrostowy został zanegowany. Najprawdopodobniej możemy budować konsolidację w trójkącie, czyli to jest szansa na to, żeby famur nawet do 20% odreagował. Natomiast to nie jest jakby scenariusz obowiązkowy, no i to przełamanie dna zanegowało impuls, zanegowało scenariusz wzrostowy na famurze i tym samym, pomimo tego, że widzę tą skrajne wyprzedanie i sporą dywergencję, no zacząłem się mocno obawiać, co może dalej Famur tutaj nam wyczynić. Mamy trójfalowe zejście. Teoretycznie dobrze nam się to jawi na ukształtowanie trójkąta. I być może tak też się stanie, też gdybyśmy zbudowali tego trójkąta i jeszcze raz wybili się dołem, to ta dywergencja pewnie będzie jeszcze większa. No i na to będę liczył i na razie Famur usuwam z portfela. Wydaje mi się, że w perspektywie kilku tygodni możemy nawet się zameldować po 2,20, pomimo tego, że spodziewam się jakiegoś odreagowania. Natomiast na to odreagowanie nie chcę grać. Próbowałem grać na takie odreagowanie na Pygmigu, to się skończyło źle. Dlatego dzisiaj szybko otniemy tą pozycję. Bogdanka po trójkącie. Dobrze, że udało nam się usunąć Bogdankę po zbudowaniu tej formacji trójkąta, bo mamy spektakularną przecenę Bogdanki, no i tak naprawdę zmierzamy dalej w kierunku południowym, nawet rejony 13-14 zł są możliwe do zobaczenia na tej spółce. Jeśli chodzi o Develię, zaczęła się korekta tworząca falę E, 2,30-2,35 to jest strefa, gdzie najprawdopodobniej będę próbował podkupić Develię, tam czekamy, więc spółka na watchliście. Podobnie jak GPW, GPW też na watchliście. Jeśli zejdziemy do 36, to tam GPW kupię. Tak samo na watchliście jest Neuka po 290. Tutaj nic się nie zmienia, więc nie będę niepotrzebnie rozwijał sytuacji. Jeśli chodzi o Forte, Forte zaczęło się korygować i to teoretycznie jest nieciekawe, natomiast trzeba się przyjrzeć, jak to wygląda na godzinówce. No i na godzinówce ewidentnie mamy ruch trójfalowy. Mamy tutaj trójfalowy ruch spadkowy, odreagowanie, kolejny trójfalowy ruch spadkowy. Dobrze się to składa na konsolidację w formacji trójkąta.
Zastanawiałem się, czy nie ciąć zysku, ale jeszcze nie. Nie, gdybym tu zobaczył pięć fal spadkowych, absolutnie dzisiaj fortę bym wycinał. Natomiast wydaje mi się, że mamy szansę cały czas na jakiś pozytywny flow na tym walorze i fortę zostaje jednak dalej w portfelu. Tak samo jak Celon Pharma zostaje w portfelu. Mamy możliwość na Celon Pharmie rozpisania tego jako 1, 2, 1, 2, albo też jako po fali A, jako A, B, C, D, E jako trójkąta, czy jako dopiero fale C. Wiele układów, wszystkie układy bullishowe, więc Celon Pharma też zostaje w portfelu, zwłaszcza, że udało nam się dodać poniżej, czyli realnie cały czas na Celon Pharmie. Zarabiamy, kernel jest na watchliście, natomiast dopiero po jakichś większych spadkach na rynku zastanowię się nad kernelem, tak samo nad Intercarsem. Musimy dojść do 208, tam minimum spółka powinna się skorygować i być może dodam ją do portfela, natomiast nie podoba mi się to, co się wydarzyło ostatnio na Mapionie. Znaczy, mieliśmy bardzo silne wzrosty na Mapionie i ok, natomiast na chwilę obecną to wygląda jak trójfalowy ruch wzrostowy z głęboką korektą. Być może jest to tak jak ten układ, który rozpisałem czarnym scenariuszem, czyli 1, 2, 1, 2. Być może. Natomiast jest to układ naciągany, no i z tego względu kasujemy Mapion. Nie udało się wziąć tych zysków, bo Mapion został dodany do portfela w zeszłym tygodniu, czyli mniej więcej po tych samych poziomach. Gwałtowny wzrost, no trudno, nie udało się na tym zarobić, ale mamy obawy, że możemy spaść nawet w rejon 38 zł, czyli 20% się przecenić. No i ten trójfalowy ruch wzrostowy nie zapowiada niczego dobrego, więc szybko, aby niepotrzebnie ryzyka nie zwiększać w portfelu, Mabion zostaje usunięty z portfela. Jeśli chodzi o SWIG, absolutnie elektrobudowa zostaje w portfelu. Najprawdopodobniej zakończyliśmy trójkąta, formację trójkąta. Alternatywnie oczywiście ten trójkąt może się jeszcze finalizować, ale finalnie wydaje mi się, że cały czas mamy potencjał, szansę na wzrost w stronę 12,20 bądź nawet 15,50, więc elektrobudowa zostaje w portfelu. Tak samo jak Agora, która w żaden sposób jeszcze nie pokazała niczego negatywnego. To jest kolejna konsolidacja, która wskazuje na potencjał dalszych wzrostów, więc Agora też zostaje w portfelu. No i oczywiście gorzej dzieje się na Wiltonie, bo mamy silne tendencje spadkowe, ale na razie trójfalowe. A cały wzrost na Wiltonie możemy wyrysować jako impuls. To jest dobrze widoczne na wykresie dziennym, czy nawet na wykresie bodajże tygodniowym, już może nie. Na wykresie dziennym nawet możemy sobie zmienić wykres na liniowy i gołym okiem widać 1, 2, 3, 4, 5. Teraz mamy silne zejście, typowe zniesienia Fibonacciego, więc Wielton ze stop lossem na poprawieniu dna zostaje w portfelu. Podsumowując, moim zdaniem mamy duże ryzyko rozwinięcia dalszej struktury spadkowej na rynku, co będzie oznaczało kolejnymi dość gwałtownymi spadkami zarówno na indeksie WIG, jak na WIG20, ale również na MWIG-u czy na SWIG-u. Dlatego w tej edycji portfela zdecydowałem się zwiększyć zaangażowanie w ETF-ie, który odzwierciedla pozycję krótką na WIG20 z 50 do 75%, a pozostałe 25% dzielimy poszczególnie na wybrane przeze mnie spółki z sektora gamingowego. Żadnej spółki nie mam w portfelu, tak samo jak z energetyki. Realizujemy zysk na Polenerdze, więc zamykamy pozycję w Polenerdze. Niestety Azoty załamały swój układ wzrostowy, więc kasujemy tą pozycję, sprzedajemy Azoty. Jeśli chodzi o sektor paliwowy, zarówno w Orlenie, jak i w Lotosie pozycja zostaje otwarta. Jeśli chodzi o banki, miałem długą pozycję tylko w banku handlowym, natomiast na razie postanowiłem zrealizować zysk i być może uda nam się podkupić bank handlowy po niższych cenach. Jeśli chodzi o telekomy, czekam na finalizację korekty na Playu, na Orange'u. Cyfrowy Polsat zostaje w portfelu. Z WIG20 żadnej z tych spółek, które Państwo widzą na ekranie, nie mam w portfelu. Wydaje mi się, że na wszystkich z nich powinniśmy kontynuować tendencję spadkową. A jeśli chodzi o MWIG, usuwam kruka i usuwam również Famur ze względu na możliwość kolejnych głębszych spadków na tych walorach. Medical Algorithmic i Alumetal, jak i Develia oraz także GPW to są spółki, które trafiają na moją watchlistę, a z nowych pozycji dodajemy CCC, gdyż na wykresie godzinowym mamy wyraźny impuls wzrostowy, ewentualna trójfalowa korekta, więc być może to jest początek zmiany trendu na tym
walorze. Jeśli chodzi o Forte, pomimo jakichś umiarkowanych spadków od szczytu, nie mamy na razie załamania układu wzrostowego. Formacja spadkowa ma kształt korekcyjny, więc Forte zostaje w portfelu, podobnie jak Celon Pharma. Natomiast ze względu na dużą zmienność Mabionu, ale przede wszystkim ze względu na to, że nie mam klarownego impulsu wzrostowego, tylko raczej strukturę ABC trójfalową, postanowiłem usunąć Mabion z portfela, który oczywiście był dodany tydzień temu. Kernel, Intercars na watchliście, natomiast z SWIG-u zostaje Elektrobudowa i Agora, tu mamy absolutnie nie mamy żadnych struktur spadkowych. Wielton co prawda silnie się przecenia, natomiast najprawdopodobniej to jest tylko i wyłącznie fala druga w większym impulsie wzrostowym. Tak wygląda teraz kształt portfela. Prawdopodobnie niewiele będę zmieniał w najbliższym czasie, dopiero po realizacji tej korekty spadkowej na rynku. No i wydaje mi się, że zaczyna się ten okres gorszego sentymentu, większego dyskontowania realnych danych fundamentalnych, więc należy się przygotować na trochę bardziej dynamiczne sesje, więcej czerwieni, natomiast wydaje mi się, że zbliżając się do połowy roku, ten scenariusz powinien się odwrócić, czyli spadki powinny się zakończyć. To wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu przekazać na temat polskiego rynku. Dziękuję za uwagę. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.